Jubileuszowe 25. Igrzyska Samorządowe Związku Gmin Kwisa w tym roku odbyły się w Bolesławcu w klimacie kosmicznym, a każda gmina uczestnicząca w wydarzeniu stała się na czas trwania igrzysk osobną planetą. Samorządowców do wspólnej zabawy sportowo-rekreacyjnej jak zwykle zaprosił burmistrz Olszyny i jednocześnie przewodniczący zarządu Związku Leszek Leśko oraz tegoroczny gospodarz igrzysk prezydent Bolesławca Piotr Roman. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, członkowie Związku Gmin Kwisa, chciałbym w imieniu swoim własnym, jak i też zarządu Związku Gmin Kwisa serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszej imprezy. To, co Państwo przygotowaliście w dniu dzisiejszym, te przepiękne stroje z poszczególnych galaktyk, świadczy to o tym, że potrafimy pracować, ale również potrafimy się bawić. Gorąco dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Romanowi i jego współpracownikom, jak i też całej załodze za przygotowanie dzisiejszej imprezy. Drodzy Państwo, po raz kolejny spotykamy się na Igrzyskach Związku Gmin Kwisa. Początkowo nas było 8 gmin, w chwili obecnej w skład związku wchodzi 15 gmin. Nie wszyscy są reprezentowani dzisiaj z różnych względów, ale niech żałują ci, którzy nie dojechali do przepięknego miasta, do wspaniałych organizatorów, czyli do Bolesławca. Serdecznie witam wszystkich po kolei, tak jak tutaj moi przedmówcy witali Państwa w imieniu swoim własnym i zarządu. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce na zagubionej gwieździe zagubił się krawat. W tym krawacie zaklęta jest moc. I tę moc przekazuję przewodniczącemu zarządu Leszkowi Leśce. Prosimy o brawa, wielkie brawa! A to skicie! My tu mamy sterowanie mocą. Dawajcie trochę więcej czadu do akustyków. No i teraz powiemy te magiczne słowa. Chodźcie bliżej, chodźcie, chodźcie przyjaciele. Planeta Bolesławiec jest najmniejszą z planet, najbardziej zaludnioną, więc spodziewajcie się dzisiaj ekspansji. A teraz już 3, 4. Niech moc będzie z nami! Uczestników igrzysk przywitały również dzieci z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, dając popis kosmicznego tańca wykonanego w rytm znanego utworu pochodzącego z Gwiezdnych Wojen. Burmistrz Olszyny i przewodniczący Związku Gmin Kwisa Leszek Leśko podkreśla, że igrzyska są przede wszystkim dobrą zabawą i jednocześnie chwilą wytchnienia dla urzędników. Jesteśmy przekonani, że taka organizacja spotkań jest bardzo wskazana. To dzisiejsze spotkanie, te igrzyska w mieście Bolesławiec świadczą o tym, że wiele drużyn włożyło wiele starań, ażeby się przygotować do tych igrzysk. Przede wszystkim chodzi o tą imprezę galaktyczną. Każda z drużyn jest przebrana, każda z drużyn przygotowała się, żeby jak najlepiej wypaść. To nie są zawody sportowe, to jest impreza zabawowa, rekreacyjno-sportowa. W związku z tym chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim gminom, które wyraziły chęć uczestnictwa i uczestniczą w tych dzisiejszych igrzyskach właśnie w mieście Bolesławiec. Organizacja tych igrzysk jest niesamowita, bardzo wysoko oceniamy.
Dlatego też w imieniu Zarządu Związku Gmin Kwisa, przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa, pana Janusza Niekrasza, serdecznie dziękuję za udział w tych igrzyskach tym wszystkim samorządom, które uczestniczą w nich. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uczestnictwo w tych dzisiejszych igrzyskach, a panu prezydentowi Piotrowi Romanowi za przygotowanie tej dzisiejszej imprezy 25. Igrzysk Samorządowych Związków Gmin Kwisa. Miasto Bolesławiec zorganizowało igrzyska po raz pierwszy. Dla nas sama przynależność do Związku Gmin Kwisa jest ważna, dlatego że możemy razem zrobić więcej. My postanowiliśmy przystąpić wtedy, kiedy ważył się los schroniska dla zwierząt i uznaliśmy, że z takim partnerem warto wejść w koalicję i rzeczywiście no w tej chwili chyba mamy najlepsze schronisko w Polsce. A oprócz tego, jak widać, jeżeli urzędnicy się spotkają i trochę się pobawią, ale też wzajemnie się poznają, to być może, że łatwiej będzie im podejmować decyzje, ale też klientom urzędów też będzie po prostu weselej. W igrzyskach jak co roku wzięli udział samorządowcy z gminy Siekierczyn. W tym roku jesteśmy na 25. Samorządowych Igrzyskach Związku z Gmin Kwisa w gościnnym mieście Bolesławiec. Gmina Siekierczyn uczestniczy w nich po raz 23. Każdorazowo jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie i wszyscy z pracownicy i koleżanki i koledzy dopytują się, kiedy te igrzyska są, bo zwyczajowo one się odbywają jednak w maju, w czerwcu. Dla nas jest to bardzo duża integracja zarówno wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów, pracowników Urzędu Gminy Obsługi i co ciekawe, to w tym uczestniczą również radni, a charakterystyczne jest dla nas to, że to jest impreza dla nas całkowicie społeczna w wolnym czasie. Nie zawiodły również liczne grupy samorządowców z Gminy Wiejskiej Lubań i Gminy Leśna. 25 lat, to czymś to świadczy. Chyba tylko raz gmina Leśna nie brała udziału w igrzyskach, w historii igrzysk. Jak najbardziej, integracja, świetna zabawa, no wyluzowanie i odstresowanie, odbiegnięcie od tej codzienności. Także myślę, że warto, jak najbardziej. Pierwsze igrzyska związku i ich historię dokładnie pamięta sekretarz miasta Bolesławiec Jerzy Zieliński, niegdyś burmistrz Lubania i przewodniczący związku. Trzeba przypomnieć, że związek tak naprawdę zainspirował do założenia tego związku Janusz Skowroński, burmistrz Lubania. Trzeba powiedzieć, że zaraz po nim szefem związku był Tadeusz Kupczak, burmistrz Leśnej, a ja dopiero trzeci jako burmistrz Lubania, jako trzeci przewodniczący Związku Gmin Kwisa. Faktycznie wtedy udało się zgromadzić tylko 8 gmin, ale od Świeradowa aż po Osiecznicę, czyli tak naprawdę aż od źródeł do upływu Kwisy. Ale w związku z tym, że zadania stojące przed gminami były coraz bardziej, powiedziałbym, trudne do realizacji w pojedynkę, do Związku Gmin Kwisa dołączyły także gminy z Nadbobru, Bolesławiec, gmina Bolesławiec, Lwówek Śląski, Warta Bolesławiecka i dziś jest nas 15 członków. To pokazuje, że warto wspólnie realizować zadania i tym, co stało się motorem do połączenia tych dwóch rzek, stały się zadania związane z przede wszystkim zadaniami związanymi z psami, kotami, a więc ze zwierzętami bezdomnymi. Szansa na utworzenie wspólnego schroniska dla zwierząt, notabene w gminie Platerówka, aczkolwiek w Wielkim Lubańskim Lesie, zespoliła te 15 gmin. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ te związki gmin, które nie mają takiego konkretnego zadania do realizacji, bywają często fasadowe i szybko się rozpadają. Dla nas dziś ważne jest jedno, że udaje nam się realizować nie tylko zadania gminne, ale także wspólnie świetnie bawić. 25. Igrzyska Samorządowe Związku Gmin Kwisa, srebrne wesele swoiste, pokazuje, że jest to naprawdę coś, co nas połączyło. Ja pamiętam wiele igrzysk, w których brałem udział
po jakiej stronie mocy był Lord Vader? Takie, które odbywały się w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w Lubaniu, w Świeradowie, w znakomitym obiekcie przy szkole, czy w Siekierczynie. Ostatnio fantastyczne w Lubomierzu, we Lwówku, znowu w Lubaniu, ale już na stadionie. Okazuje się, że ta formuła jest dla wszystkich jasna, konkretna. Raz w roku ci urzędnicy wyłażą z zabiórek, pokazują normalną ludzką twarz, bawią się często do białego rana, czego i dziś życzę wszystkim uczestnikom. Rywalizację sportową samorządowców wygrało miasto Bolesławiec. Drugie miejsce zajęła drużyna miasta i gminy Olszyna. Natomiast trzecie miejsce wywalczyli przedstawiciele gminy wiejskiej Lubań.